Samoloty zawsze go interesowały. Nawet twierdził, że będzie pilotem, nie muzykiem, tylko pilotem, tylko się okazało, że ma problemy ze wzrokiem, w związku z tym nosił od małego okulary, no i odpadł jako pilot. I to podejrzewam, że wpływ na to akurat zainteresowanie, czyli modelarstwo, mieli kuzyni, nasi starsi od nas sporo i byli obaj rzeczywiście to bracia, byli modelarzami. Obaj skończyli architekturę, ale najpierw byli modelarzami. Robili właśnie samoloty. I Zbyszek też chciał, bo mu się to strasznie podobało, bo na wakacjach się spotykaliśmy, puszczali te samoloty, więc to fascynowało Zbyszka. No i zapisał się do takiej na kurs, czy nie wiem jak to nazwać, Liga Obrony Kraju bodajże to się wtedy nazywało i mieli takie zajęcia właśnie dla młodzieży konstrukcyjne, modelarskie. No i tam nauczył się tego modelarstwa, no i robił rzeczywiście samoloty różne. Tu cząstka tylko jest, bo część sam zniszczył, bo potem mu się już przestało chcieć się w to bawić. Jeden ma Agnieszka w Monachium, duży, fajny. No i to było jego podstawowe zajęcie. Sportem kompletnie się nie interesował, nigdy nie zrozumiał, co to jest karny, korner, to w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Ale modelarstwo i skrzypce tak. Malował Zbyszek, ale nie była to jego pasja, malarstwo. Robił to, bo fajnie malował. To nie były bohomazy. Robił, bo tata go namawiał, bo tata bardzo lubił malować i też się w to bawił. Ale to nie stało się Zbyszka pasją. Motocykle to był, tak, to był dalszy konik, to też był przejęty od kuzynów. Oni zawsze mieli jakieś tam motocykle, potem samochód jakiś tam, który no wtedy też był rzadkością. Więc tak, rzeczywiście Zbyszek to lubił. No zresztą nawet prawo jazdy zrobił eksternistycznie, bo siedział w Niemczech, kupił tam samochód, przyjechał tu, poszedł na egzamin, zdał egzamin i wrócił. I jeszcze nie samochodem, ale wrócił do Niemiec. Więc tak, to też lubił, ale motocykle chyba bardziej nawet niż samochody.